Hej, oczywiście też przerwam z kolejnym odcinku z Fallouta Sheltera. Dzisiaj kontynuujemy miejscu, z którym skończyliśmy, czyli w naszej krypcie. Ja trochę tutaj grałem, powiem wam. I dzisiaj jest specjalny odcinek, gdzie otworzymy 40 lunchboxów i 5 Mr. Handyboxów. Zakupiłem je sobie, patrzcie, tutaj wszystko już mam. Trochę to nie kosztuje to aż tak dużo, to kosztuje jakieś za 40-20 euro i za 5 Mr. Handy kosztuje to 4 euro. Mr. Handy się przydaje, powiem wam. I tutaj jeszcze zwierzaki, może kiedyś sobie kupię, nie wiem. W ogóle, słuchajcie, wczoraj dostałem te pudełko ze zwierzakiem i jakoś zwierzaka. I wyszłem z gry, nie otwierałem, chciałem na odcinku otworzyć i usunęło mi je. O, widzicie, jak pracuje tutaj Mr. Okej. Na samym początku już Red Scorpion. I jak zauważyłem, Red Scorpion jest nową postać, nowym wrogiem tutaj. Tutaj barbershop mamy, ja strasznie dużo nowych rzeczy pobudowałem, jak możecie już zobaczyć. Tutaj na przykład jest zbudowany arcade room, czyli ten game room. Tutaj jest na przykład baraki, są kolejne chyba wybudowane, chyba tak nowe zbudowałem. Tutaj w ogóle barbershop, wszystko, ludzie, trochę się postaram. Nie piszcie teraz proszę do mnie. Nie wiem, kto do mnie pisze. Dalej jest ten potwór jest tutaj gdzieś. Uszkodził ich ostro, widzę. Ale czemu straciłem pudełko? Nie wiem. O, tutaj teraz chodzi. Się wkurzyłem. Ach, i ludzie. Już tutaj w ogóle patrzcie, jakiego typka mamy. Patrzcie, jakie bronie wczoraj zdobyłem. Zdobyłem Guided Fat Mana. I zdobyłem Power Armora i Armor Piercing Minigana. To jest po prostu nice, kilka nowych postaci przyszło tutaj, tak jak teraz ten typcio. Gdzie by jego tutaj dać? Na razie nie bierzemy go, ponieważ Red Scorpion jeszcze siedzi u nas. Mr. Handy jest dobry, ponieważ na przykład on wam po jakimś czasie, znaczy jak tutaj się pojawi na przykład jest prąd albo coś, on to zbiera po prostu. Można też wyłączyć, żeby nie collect, czyli będzie sobie po prostu latał. Na razie to zrobimy, skoro mamy odcinek, będziemy, jak będę dużo rzeczy robił, wtedy możemy to włączyć. Na przykład jak będę otwierał te skrzynki. No, teraz tutaj przyszedł. Ta nie ma broni, bo to jest nowa. To ona była dzieckiem, w wczorajszym odcinku się urodziła. Ej, dałem ci broń. Jezu, ile atak ten będzie trwał. Ja kupiłem 5 Mr. Handy Boxów, żeby tutaj na każde piętro jeden był. W ogóle patrzcie, ile prądu straciliśmy przez te ognoje. Ja bym ją nawalił tak chętnie, to by się kurde nauczył. O, ale nic nie zmienisz. O, nice. Level upy. W ogóle jestem na moim nowym krześle, ludzie. Uciekł sobie po prostu? What? To włączmy sobie teraz Mr. Handys i otwórzmy sobie 20 lunchboxów. Teraz 20 lunchboxów i potem otworzymy kolejne 20. Power. Ja już kiedyś otwierałem kilka kapsy. Teddy Bear, Radiation Suit. Wow, już jeden wczoraj dostałem. Znalazłem, który ma jakieś 30 damage zadawał, coś takiego, czyli ostry, całkiem trochę dużo hajsu mamy i Nuka Cole mamy, Quantum, mam 15 Nuka Coli, ponieważ ja wczoraj sobie prywatnie otworzyłem jakieś może 5 skrzynek, coś takiego chyba sobie kupiłem. Fajnie, bo chce mi się w to grać i to nie kosztuje aż tak dużo. Nice, trochę hajsiku, będziemy, wiecie. Money. Okej. Na razie nic specjalnego nie dostajemy.
Okej, okay, całkiem dobra broń, bo aż do 21, 21 damage prawie dodaje. Okej. Mi się pomyliło, że mam jeszcze 20 do otwarcia, mam 40. Okej, dużo stroi dobrych dostajemy, widzę. Nice, nice, będzie można poubierać trochę ich. Okej, nic specjalnego. Okej, kapsli, strasznie dużo dostajemy. Okej, duct tape, naprawdę. Jak grałeś się w Fallouta 3, wiecie, kto to jest Batch. Każdy, kto grał w Fallouta 3, wie, kto to jest Batch. O, Sukinsy. O mój Boże, Batcha mamy. O mój Boże. Batcha mamy. Tego typka trzeba wysłać, niech sobie siedzi na przykład tu. To nigdzie nie pomoże, to niech siedzi sobie tu. Patrz! Gdzie może mocno pomóc? Tutaj o 5 aż. Ale jajka. Tak dosłownie, patrz. Tunnel Snakes Outfit, ale. Nawet mam gnata już. Ale jak to jest zajebista postać, musi udać dobrego gnata. Czyli dałem mu to. Ale się cieszę, patrzę, trafił. Wow! Dobra, otwierajmy kolejne skrzyneczki i zaraz zrobimy misję, którą tam wczoraj zacząłem. Ale się zjara, patrz! Nice, patrz! Ja ta bacza aż tak bardzo nie lubiłem, ale... Postać z Fallouta, to wiecie. Tak jakby ktoś na przykład nie grał w Fallouta, Steven Armstrong. Dobra, w postaci dostałem, nie wiem kto to jest, może to jest jakaś postać z któregoś Fallouta, nie wiem. Pewnie tak, ale nie wiem ludzie, naprawdę. Adam Lee. Fuck. Patrzcie ile ludzi dostajemy. On by tutaj strasznie pomógł u lekarzy. A ty gdzie masz przyjaciół? Nie mamy pracy aż tyle. Damn, son. Niech sobie siedzą tam. Płodzą, nie wiadomo co. Możemy ich powsadzać do pokoju, niech coś robią, niech sobie na przykład siłę tutaj robią, ta niech sobie inteligencję, ten też sobie niech siłę robi. Ludzie, ale patrzcie jakie posady. O, zaraz pójdziemy. Kto to? Justin Davis? Armstrong, Armstrong. Musimy mu dać jakąś dobrą broń, skoro jest to aż tak dobra postać. Możemy dać mu Alien Blaster. O, tutaj też właśnie wczoraj dostałem kilka takich dobrych postaci ze skrzynek, jak otwierałem. Bruce West. Całkiem dobra postać, jak widzicie. Sniper Rifle. Właśnie kilka ich wczoraj zdobyłem. Gdzie jest jeszcze ten jeden typek? O, i tego zdobyłem. O, jest tutaj on. Dodajmy mu jakąś broń. Dałem mu nie aż tak mocną broń. Ale ludzie... That's what I'm talking about, nigga. Ile hajsu mam? 10 tysięcy, wy nie widzicie, bo moja kamera zasłania. Okej. Okay. Nice. Okej. Okay. Będzie potem trzeba posprawdzać ubranie, które możemy dla postaci dać. Okej. Okay. Okej, okay, nice, to jest dobre dla medyków tych takich. Bo on ma dużo inteligencji ten strój. Ta strój ma inteligencję. What the fuck? Nice! Ziarno Kakoli Quantum dostaliśmy. Mamy już 19. Wczoraj jak otwierałem te 5 tam ileś tam skrzynek, dostałem właśnie
Za pierwszym razem dostałem 5, potem dostałem 4, tak w ogóle, luźno. Okej. No i szczerze miałem szansę do tego farta, ale tak prywatnie sobie otwieram. Znowu 5! Nice! Wow! Kurde, się cieszę w tę grę. A, i ulepszyłem kilka pokoi, bo strasznie dużo hajsu wczoraj miałem. Okej, nice. Ulepszyłem na przykład pokój Overizera. Okej. Strój z New Vegas. Okej. Tami Frost. Weźmy ją. Ja tutaj. Ojej, ona akurat raiderami bije. Nie, czy my naprawdę straciliśmy tą postać? Nie. Nie mówcie mi teraz, proszę. Wiecie co? Rozwalcie ich w bramie. Macie najmocniejsze branie, jakie ja chyba mam. Dawajcie. Może on ma, może trochę słabsze, może mam jakoś mocniejszą niż jego. Nie. Ale ja chcę ją, przecież to taka dobra postać, patrzcie. Padają jak ka... dobra. Co to wybuchło? What the fuck? Wow. Jest, wraca się! Nice! Nice! W E jest bardzo dużo. Ciekawe, dlaczego E jest. Dawajmy, że wiem. Ile ja w ogóle mam miejsca? Na 92. Spoko, loko. Jakaś broń dla naszej pani. Tutaj damy dla pani shotguna. Okej. Otwierajmy. O, możemy coś zbudować. Blokowaliśmy kolejny poziom. A, garden odblokowałem. Sobie postawimy. Water purification. A same water. Okej. O, to wodę będą mogli tam robić. Jeszcze tu rozwalmy te kamienie. To sobie postawmy windy z dwóch stron. O co ustawiać windy obok siebie, tak naprawdę? Nie wiem. Zbudujmy teraz nuclear garden. O, jedzenie będą robić. To trochę jak taki ten. O, to fajnie. Patrzcie, zaraz będziemy mieć wszystko już. Nuka-Cola, what the fuck. Garden możemy sobie stworzyć tutaj. I stworzymy sobie od razu kilka gardenów. Tutaj. Water. Okej, manager. Okej. O, to zaraz oddamy tych ludzi, którzy mamy tam, którzy nie pracują w ogóle. O, dwa level upy, nice, trzy level upy. Tutaj ty możesz tu iść. Ty możesz iść na przykład tu. Możesz iść też tu. Tylko tutaj jest P. Dodajmy im jakieś pasujące ubrania. PP. Ten daje 2P. Można wziąć. Okej. Ten A tutaj potrzebuje, więc jakiś dobry strój z A. Elder Robe. Niech będzie. W ogóle patrzcie, jak wygląda na drugim poziomie pokój Overizera. Teraz potrzebuje 15 tysięcy, żeby go ulepszyć. Całkiem dużo, moi kochani. Tutaj trzeba dla niej też coś. A, SP, ona ma całkiem dobry strój. SP widzę. Ten tutaj, A, samemu pracuje. Mamy kogoś jeszcze, kto nie pracuje. Nice, dla nas trochę medików. Nie, na razie nikogo nie mamy. Niech będzie.
Water Purification. Zrobiliśmy obydwa. Nice, nice, nice. Potem jest dalej jeszcze budowanie podobnych rzeczy, tam prądu i takich innych. Ale my się bierzmy dalej za otwieranie naszych skrzynek, ponieważ już 15 minut odcinka, ja nadal otwieram te skrzynki. Dojdziemy do 20 i robimy misję. Nice. Okej, okay, you are guy. Plasma rifle. Polecam. Chciałem, jak się mówi, yao guy, coś takiego na te wielkie niedźwiedzie. Nigdy nie umiałem wypowiedzieć imienia dobrze. Infiltrator, dobrze, nice. Okej. Okay. To chyba broń się stworzy z tych rzeczy, nie? Te części takie, co dostajemy. Okej, okay, kolejny Fatman. Tylko, że tamten lepszy mamy, bo mam tego Guided Fatmana. Elder Lyons. W C i w I jest dobre, czyli dobry typ cię nam będzie. Kolejna broń fajna. Biegniesz. Nice! Cztery nuka kali, jenge. Ludzie, jak będziecie chcieli, to będę mógł robić więcej takich unboxingów, tych skrzyneczek. Dajmy jakiś strój z A. Mamy dobry strój z P. Więc niech idzie pracować przy Łota. Okej. Otwórzmy jeszcze dwie skrzyneczki i idziemy na misję. Ponieważ ja trzeba się długo czekałem, żeby zrobić tą misję. Okej, złoty zegarek sprzedamy w pełnym shopie. Okej, nice. Water. Okej, nice, nice. Normalne rzeczy dostaliśmy tym razem. Nic specjalnego. Więc ludzie, musimy sobie iść naszą misję zrobić. W ogóle ten typek trzeba dać mu jakąś broń. O, on ma. Smuggler's End. Polecam. Dobra, ale ludzie, idźmy na misję. Enter. Sprawdźmy, co tam na nas czeka. Wiem, ludzie, mam trochę zatkany nos, ale no, jestem, wiecie, chory. Muszę tylko klikać na pokój, nie jakoś tam przyciągać ich. Widziałem takiego youtubera. Stop the motherfuckers! Suck on my dick, nigga! No wiecie. Puszczacie tak wykokszone postacie jak ja to. Okej, okay, nice. Strój. Dwa. Okej. Okay. Really need a Mr. Handy to tie this place up. Yes, my friend. I'm saved. Hello. Smart what is all yours. Już dostaliśmy tyle tego w boksach, że dziękuję. Poszukamy wszystko tutaj. Kochana, my idziemy dalej szukać. Uważaj na siebie. Okej, okay, to jedziemy w górę czy w dół? Możemy najpierw sprawdzić. Dół najpierw sprawdźmy. Najpierw sprawdźmy sobie dół. O, kolejna. A, tu kilku jest. Oh, thank you. I've been stuck in here for so long. I don't know what they would have done to me. Here, it's all I can offer you. Nice. Go on quest, find treasure, repeat. Yeah, my friend. It's like that. Do kolejnego pokoju, chłopaki, w ogóle idzie ten z tych słuchów, wszystko, mój Boże. No nie masz tak dobrej broni, będziesz chciał mieć jakąś lepszą. Okej, okay, rewolwer, nic specjalnego. Tutaj w środku. Tylko to, 105 kapsli znaleźliśmy. Nie jest może aż tak dużo, ale
Jezu, ale zajebiście ta muzyka taka w tle. Okej, okay. Out here. Tak, ten dodatek do... Ooh, motherfucker. Are you kidding? I don't even have to go looking for chumps to grab. Now they just come straight to me. Got 'em, boys. No, nigga, you can't fucking do nothing to us, motherfucker. To jest jakiś boss, wam powiem. Czemu on tam strzela? Okej, strzela tam w ogóle. What the fuck? Jest jakieś takie bossy, takie będą na niektórych misjach. Chyba na tych najdłuższych takich. Nie, mimo. Są granat ten taki atomowy. Nice, my friend. Uj, ile hajsu już mam. This place is this. O, kolejny. Teraz czterech. Szybko giniecie. Jeszcze się lepiej niż było. Następny raz muszę im dać kilka steampaków na misję i runawayów. Ponieważ nie każda misja będzie tak łatwa jak to. Ach, dobra, niech będzie. Może nie najlepiej się trafiło, ale może być. Moja mama w ogóle jest w pokoju teraz. Stoi za mną i próbuje mnie zabić. Ludzie, idźmy teraz tam na górę. Aż nie, niech sobie tam dojdą. Poczekamy trochę. Jezus, ciekawe, jeszcze większe będą lokalizacje niż to. Już to teraz mam robić. Proszę cię. Mamo. O, ale to słychać wszystko. No to przepraszam, ale przyszłam odwiedzić No chomika. ale mam już po nagraniu. Już 20 minut nagrania mam. Dobra, ludzie. No ten piesek nie nadąży z nami. Powolny. I te psy teraz powinno jechać. No nie rób się sobie. Szanuch! No, kolejny wyrobek. No, psy dopiero doszły. Szybko i... Co mu w ogóle za laserowy granat ma? The hell? Jest jeszcze... Ten już ma połowę życia. No zamknij te drzwi dobrze! Proszę, zapomniałem drzwi. Dobra, ludzie, jestem. Zamknąłem drzwi. Jak słyszymy. Kolejny. No. Okej, okay, więc... Cholera, nie wiem, czy tutaj już odpuścić, czy nie, bo jeden z nas... Ach, mam przecież steampaki, zdobyłem od nich to. Tak, jeżeli zapomnicie, aż mówię. Jest jaka to w taki tłum. Ech, słabo. Ale przynajmniej zabiliśmy. Czy możesz przyjść za 20 minut, jak skończę odcinek? Jezu, ile ich to jeszcze będzie? Nie, żeby walka z nimi była trudna, ale... Nigga, please. Okej. I teraz na górę. Dobrze, z góry nie będziemy musieli schodzić na dół, nie wiem, że na pustyni i wszystko. Na pustyni, na pustkowie. Tylko od razu możemy wrócić do krypty. Two thousand years later. No dawaj, ostatni. A ty psie co atakujesz? Okej.
Czyli oni tutaj sami walczą, tak jak ja na ostatnim odcinku próbowałem, myślałem, że ja mogę walczyć, ale po prostu sami walczą. Wyoming. Ja się zgodziliśmy, że masz najwyższy poziom, masz jedną z najlepszych broni tutaj. Jak na razie, bo już w krypcie mają ludzie. Nie, no dobra. Jedna osoba ma trochę lepszą broń niż ty. Ale nie płacz, załatwię ci nowo. A kolejny. Jest, ale to jest takie głupie, bo. Nice. Bo on strzela, jak się za tu, bum, wali i zadaje im damage, nie? O mój Boże. Nice, XP. Blueprint znaleźliśmy. Nice. Dobra, zaraz z tym wychodzimy weź. O, dzień dobry. Myślę, że to same baby. Nawet ten facet wygląda jak baba. Chłopaki, szybciej. Nie mam co go... Okej. Widzicie, powiedziałem szybciej i robię to szybciej. Boom. Dobra, nice. Zbieram już. Nie. Czy naprawdę zeszliście na dół tego pokoju? Ach. Okej, biurko. Ciekawe, co dostaniemy z biurka. Dobra. Skończyliśmy wszystko przeszukane. Możemy wrócić teraz do krypty. Ja już się wyłączę. Okej. Return to Vault. Zobaczymy, ile czasu im ma to niby zająć. To ja przyspieszę im to trochę. No. Ile to mają? 5,5 godziny. Dobra, tam te 3 tego mamy 28, to możemy sobie przyspieszyć. Okej. Możemy strzelać tak naprawdę. Po co mi tak mówię te rzeczy? Tyle rzeczy, co już mam, to wiecie co? I don't need it. Okej, sprzedane. Dobrze, nice. Dobry blueprint zrobiliśmy. Możemy ich dać teraz na przykład do pracy tutaj. Tutaj, albo jeden z nich może iść tu do pracy. Okej, ty byś tutaj się przydał, widzę. My friend. Ty możesz się przydać tutaj. Ty możesz iść tam. Ten w ogóle to jest. Możemy mieć coś, co ma dużo A. Czy on ma selektor, czy ma 2 A u siebie? No lepszego stroju nie mamy. Dla niego, no to niech będzie. Okej, level up. No i możemy otworzyć kolejne 20 skrzynek, które mamy. Czyli 15 normalnych lunchboxów i 5 Mr. Handys. Mr. Handy są normalnie Mr. Handy'ego, tylko dostajemy. Nic specjalnego. Okej, to dostaliśmy przed chwilą na misji. Okej. Zacnie. Okej. Caitlin Hall. I don't know who the fuck is Caitlin Hall, but I'm going to take her. Jaguar Hide. Normalne rzeczy, co dostajemy co chwilę. Okej, Ignacik, dobry, nice. Czy ono może się gdzieś przydać? Trzeba mu dać jakieś ubranie, które da mu dużo P i JP i niech pracuje sobie tam. No i otwierajmy kolejne skrzyneczki. Kolejne. Okej. Nice. Zegarek, bo będę go nosił pewnie. Pewnie działa.
Jeffrey White. Ma dużo A, czyli go wyślemy do tej gardena, do ogrodu. Okej, okay, nice. Normalne rzeczy takie. Co? Ma 10 poziom. O, jest motherfucker po prostu. So king cut. Ten tutaj pracuje, a nawet nie ma ten. A na nie pracował. To dam mu pracę. Strój, który ma dużo. Dobra, nie pracuję sobie. O! Dead Cloud nas tu. Super! Pa! Ale dam gówno. Fucking syn się wbił. Kurde. Dużo damage'a zadają. Igno jest ciężko zabić. Przygotować wory i napierdolać. Dawaj ksiądz. Combat shotgunać tam. Przecież z kimś zaraz wszystkich co zrobił. O mój Boże. Nienawidzę deathclawów. A ty tu perfekcyjnie widzę, że tu pracujesz. A mi ser handy nawet widzę, że próbuję zabijać. Okej, okay, zabiliśmy jednego. Więcej nie ma. Dzięki Bogu. Tych trzeba trochę tutaj uleczyć. Co za monstra. Aha, ludzie. Tutaj w ogóle mam misję, że jak 4 kustomizacje zrobię, zmienię włos, coś takiego, to stanę jednego zwierzaka tego. To możemy zrobić. What the fuck. Teraz można wyrzucać te zadania poprzez Coca-Cola, ale takie według mnie bez sensu jest. Dobra, otwierajmy kolejne boksy, poczekajcie. Tylko tutaj za sekundę będzie. Bum. Dobra, zebrana woda. Tylko jedzenia tego teraz trochę brakuje, bo była trochę jadka w kuchni. Okej. Okay. Nice. Okej, okay, duct tape tylko. Noah Mills. Dużo ma FP, czyli będzie w pierdol. Czekaj, co? Dużo ma P i będzie w pierdol. Perfekcyjne. Okej. Okay. Okej, okay, nice. Jak dużo ma P. Gdzie jest P potrzebne? Tutaj? Tutaj, nie? Tutaj mamy pełno, mamy pełno. Ten nigdzie nie może pracować. Możemy uleć na A strój. To jest tam nie dopiero napisane. Zaraz sprawdzę. Otwierajmy kolejne boksy. Szybko sprawdzę. A to chyba snap tylko. Okej. Okay. Mańczak, którego już nie usiąść, po prostu patrzeć się na każdego dwellera i patrzeć mu, czy ma jakąś dobrą broń i czy ma dobry strój. Dobra, to może w kolejnym odcinku zrobimy. Okej. Okay. Okej. Okay. Beverly Owens.
Tworzymy jedną skrzynkę, zaraz przyjdzie Beverly Hills. Okej. Okej. Andrea Peters, potrzebujemy cię. To ma dużo inteligencji. Mądra laska. You played yourself. Widzę, że lekarzy tu nie mamy światowej rangi. Halo? Ty musisz mieć strój z A. Tak jak każdy, który idzie teraz tam, co? Okej. Okay. Dużo ma Rider Armor nałożono sobie. Trzeba dać ci broń. My friend, you need some gun. Some pretty good ass gun. You understand me? You are going to get this? And you? Where are you, you little bitch? Are you this? No, no. Where is she? Oh, hello. You have to. Where is this old motherfucker? I saw her titty somewhere. I know you are somewhere here. You don't need to hide. Okay, you are here. You have a fist, but you can't fist yourself. Not today. Okay? Okej. Okay. No i teraz zostały nam dwie normalne skrzynki, potem Mr. Handy tylko będziemy mieli. Nice. Okej. Okay. Laser rifle na koniec. Może być. Nie uznaję to za najlepsze, ale. Okej. Okay. No i teraz 5 Mr. Handy będziemy mieli. No i tak to wyglądało. Ale zawsze dostajesz Mr. Handy, tylko to o co chodzi. Przy każdym jest taki ten złoty ten? Bo ja wczoraj dwóch Mr. Handy otworzę. Tak. Tylko czyli Mr. Handy'ego dostajesz, ale jaki złoty. Dostałem tu jakaś była tam różna edycja Mr. Handy'ego. Na przykład jeden w Moro takim kamo, coś takiego. Byłoby fajnie. Okej. Okay. Okej, okay, ludzie. Tutaj jest jeden Mr. Handy. Włączmy mu kolekcjonowanie. Temu też. Jeden tu idzie. Jeden tu. Jeden tu. Jeden tu. I jeden tu. Dobra. Niech będzie. Oni chyba mają normalnie włączone, żeby do kolekcjonować. Tak. Good. Very good. Nie wiem co, on życia trochę chyba stracił, coś takiego. Tylko przyjdź do pracy, już spalisz. Nie no, że tu jeszcze nie było na ten pokoju. Odpuśćmy. Teraz będzie trochę łatwiej, będę musiał skupić na innych rzeczach, tylko że będę klikał, żeby wiecie. Zbierać wszystko. To jest takie trochę ciekawe, ale tak oto. Not so. No, będzie wszystko zbierał. No i ludzie, możemy coś jeszcze wybudować. Tutaj możemy leć jeden. Na przykład. No, czy co my nie mamy? No wszystko jedno leci mam zbudowane. No. To dobrze. To fucking dobrze. Możemy storage room zbudować. Tutaj. Dwa, bo... by się przydało. Fajnie stoi pudełko od Mr. Handy'ego. Czy w każdym stoi? O, tu na przykład boksy z zwierzętami. No, całkiem fajne. Tutaj Mr. Handy. Trochę zajmuje mu czas, zanim dojdzie do miejsca, ale... jest good. No, ale ludzie, to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za życzę. Muszę sobie zostawcie 30 w górę. Mój dla smak, pozdrawiam bardzo serdecznie i na razie.